Choć zwierzęta przebywające w śledzkim schronisku nie czują się tak dobrze jak te mieszkające w domach, dla jednych i drugich zbliża się najtrudniejsza noc w roku. Powód? Strach spowodowany przez fajerwerki. Dla zwierząt strzelanie to jest źródło ogromnego stresu. One mają zmysły bardziej wyostrzone od nas, szczególnie zmysł słuchu, także w szerszym zakresie te dźwięki odczuwają. One to postrzegają jako autentyczne zagrożenie dla ich życia. Zwierzęta starsze, chore, przewlekle chore, dochodzi u nich do zaostrzenia ich chorób przewlekłych, na przykład chorób układu krążenia bądź chorób neurologicznych. Po Sylwestrze więcej pracy mają zazwyczaj osoby pracujące w schroniskach. Przez okres okołosylwestrowy myślę, że nie wszyscy sobie zdają sprawę, jak wiele zwierząt ucieka. Ucieka w panice przez wystrzały, przez huki. Ile pracy potem pracownicy schroniska wkładają w próbę wyłapania takiego zwierzaka. O strzelaniu w Sylwestra i jego skutkach dla zwierząt, ale także dla ludzi, informowała już od kilku miesięcy Małgorzata Kajdasz, pedagog specjalny w Szkole Podstawowej nr 2 w Środzie. W kilku miejscach w mieście, a także w internecie można było podpisywać się pod petycją Stop Fajerwerkom. Są szkodliwe zarówno dla zwierząt, ale również dla ludzi. Głównie dla dzieci z autyzmem, dzieci upośledzonych, dzieci z różnymi dysfunkcjami, także ludzi, dla ludzi starszych, ludzi chorych i ludzi, którzy mają jakiekolwiek problemy, czy z depresją na przykład. Pod petycją podpisało się ponad 2000 osób. Organizatorzy podkreślają, że dzięki projektowi udało się nakłonić władze miasta do tego, żeby w tym roku na rynku nie było pokazu fajerwerków. Pomysł ten popiera wielu śledzian. Ja myślę, że szczerze to jest niepotrzebne. Ja po swoich zwierzętach widzę, że one się strasznie boją, ale nie tylko. Teraz mam małą siostrę. Ona też się bardzo boi takich huków. Nie wiedzą, co to jest. No i myślę, że można inaczej spędzić ten czas. Można jakieś inne atrakcje sobie wymyślić niż po prostu strzelanie. Projekt Stop Fajerwerkom udało się zrealizować dzięki wsparciu kilku instytucji.